prędzej czy później oczywiście nastąpi. No, pionki są tutaj ładnie zabezpieczone, więc wieża się szykuje, żeby wjechać na D7. Propozycja wymiany. No i chyba czarny musi wymienić, bo jak odszedł, to F5 za chwilę wjeżdża. No i tutaj po prostu pionki lecą do pola przemiany i kompletnie nie ma co zbierać. W partii E5, więc ta falanga białego idzie do przodu. No, F5 się nie da powstrzymać, ale tutaj biały się w ogóle nie śpieszy. Najpierw sobie maksymalnie aktywizuje figury. No jedyna szansa czarnego jest taka, że biały jakieś widły podstawi, ale tutaj nawet nie ma jak tych widł podstawić, ale 2 sekundy! Trzeba uważać na zegarek, żeby tutaj się nie zagapić. Oj! Dobrze, dobrze. G4 zagrane i na czas Władimir Kramnik poległ w partii z potężnym Zbycholudem.